prześladowanie dziennikarzy w Polsce. Proszę Państwa, jak to tak naprawdę wygląda? Jakie są techniki, jakie są sposoby prześladowania dziennikarzy w Polsce? Dzisiaj więcej na ten temat. Dzisiaj to jest dokładnie 28 lutego 2023 roku. Witam Państwa serdecznie. Moje nazwisko Tadeusz Kasprzak, jestem dziennikarzem śledczym i redaktorem naczelnym konsorcjum medialnego Szpony Mafii Polska. Szanowni Państwo, jakiś czas temu informowałem Państwa o tym, co się dzieje w związku z kolejnymi działaniami podjętymi na moją szkodę, mające związek z ubezwłasnowolnieniem mnie, tak? Proszę Państwa, tak to prawda, tak się dzieje od wielu lat. Od wielu lat na wniosek mafii Zośna Lubuskiego, prokuratura Szczecin Prawobrzeże z bardzo dużą nadgorliwością generuje mi tu różne sprawy karne, sfingowane procesy karne. Między innymi też są tutaj bardzo kroki zaawansowane, by mi zabrać prawo jazdy. To się ciągnie co roku, od wielu lat i tak samo jest z tym ubezwłasnowolnieniem. Szanowni Państwo, za wszelką cenę usiłuje się ze mnie zrobić takiego przysłowiowego wielbłąda. I przez wiele lat udowadniam, że nie jestem wielbłądem, ale sytuacja wygląda jak wygląda i w związku z tym teraz od 2021 roku prokuratura znowu kolejną sprawę mi założyła, ubezwłasnowolnienie, o czym nawet w ogóle nie wiedziałem, a dowiedziałem się dopiero w 2023 roku, dokładnie 9 lutego. Gdzie się okazało, odbierając korespondencję, list polecony, że sąd okręgowy w Szczecinie informuje mnie, że sprawa została przekazana do sądu w Lublinie, gdyż ten sąd uznał się za niewłaściwy miejscowo. No i tutaj moje zdziwienie, jak to? Jakaś sprawa w sądzie ubezwłasnowolnienia odbyła się o mnie, beze mnie, no i okazuje się tutaj po nitce do kłębka. Cóż takiego robię? Dzwonię między innymi do pani prokurator prowadzącej tą sprawę, w tajemnicy tą sprawę przede mną i okazuje się, że tutaj prokuratura zastosowała kolejny taki wybieg, posługując się moim nieaktualnym adresem, adresem nieaktualnym od wielu lat, chociaż prokuratura ma mój aktualny adres, ma oczywiście wpisy te wszystkie, wie, że ja codziennie publikuję różne materiały w sieciach, wie, że mam wystąpienia i dokładnie wie, gdzie się znajduję, między innymi też i z tego powodu, że mam przy sobie lokalizator. Ale to pomijając to, prokuratura posługuje się odmiennym od prawdy adresem, świadomie, celowo, a dlaczego? A po to, bym się nie wstawił na sprawę, bym nie brał udziału w sprawie, bo tak się odbywa od wielu lat, że dokładają tutaj mafia z prokuraturą, między innymi dokłada wielkich starań, bym nie brał udziału w sprawie. I tak samo było tutaj w tej sprawie, że o mnie, beze mnie sprawa się tutaj gdzieś odbyła, no i ja w wielkim takim, tutaj w takim wielkim zdziwieniu przeprowadziłem rozmowę z panią prokurator. No i dowiedziałem się, że ta sprawa zostanie jednak przekazana do Lublina jako do sądu właściwego. Dobrze, okej. Między innymi skierowałem sprawę tutaj do Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak to było, to wcześniej możecie Państwo się dowiedzieć z moich publikacji. Są one dostępne między innymi na kanale Żyć od Nowa. No i tutaj pokazuję dokument, w którym Rzecznik Praw Obywatelskich zadziałał ekspresowo, wzorowo, za co bardzo serdecznie dziękuję. No i tutaj dowiaduję się z pisma od Rzecznika Praw Obywatelskich, a dokładnie z dwóch pism. Ja pokażę je do kamery, bo tutaj nie ma żadnych tajemnic. Szanowni Państwo, nie ma żadnych tajemnic. Ja nie jestem wielbłądem, ja nie jestem przestępcą, ja nie jestem tą osobą, którą tutaj od wielu lat usiłuje się zrobić i wychodzę z założenia, prawdziwa cnota, krytyk się nie boi, dlatego pokazuję dokumenty. Dokumenty otrzymane od Rzecznika Praw Obywatelskich, co jeszcze pokazały, że dnia 19 października 2022 roku już się jednak odbyła jedna sprawa o mnie, beze mnie, no i tak to wszystko wygląda. Matactwa, kombinacje, cele wyrządzić jak największe szkody. Proszę Państwa, nie jest tajemnicą, że mafia tutaj połączyła wielkie siły z prokuraturą i mafia wraz z prokuraturą podejmuje dlatego od wielu lat bardzo takie zdecydowane kroki, by po prostu mnie wykończyć, zniszczyć, między innymi też i tak wizerunkowo, społecznie, między innymi też zakładając mi tu różne sfingowane sprawy, ale oczywiście z
bardzo skuteczną obroną i ochroną interesów mafii. Ja tutaj dla przykładu podam między innymi jedną z wielu spraw. Chodzi o sprawę PR1DS1664.2016, gdzie członkowie mafii dokonali na mnie kolejnego bardzo brutalnego napadu, rozboju w biały dzień w Szczecinie przy ulicy Iwaszkiewicza i oczywiście zostali uniewinnieni, ale na to konto, bo wiadomo, mafia musi z czegoś żyć, założyła mi tutaj prokuratura sprawę PR1DS1667.2016. Oczywiście sprawa została natychmiast przekierowana do sądu i ta sprawa miała sygnaturę w sądzie 6K260/17, gdzie oczywiście zostałem skazany, proszę Państwa, tak sfingowanego procesu, to świat jeszcze nie widział, a ja oczywiście brałem tym wszystkim udział. A najśmieszniejsze to jeszcze było, że jednego z głównego sprawców, czyli Jacka Augustniaka, to właśnie ten taki bardzo brutalny jeden z członków mafii, który między innymi posługiwał się tutaj cegłą, uderzając mnie cegłą po moim ciele, po mojej głowie, skakał po mnie, gdy leżałem we krwi na ulicy Iwaszkiewicza w Szczecinie, to proszę Państwa otrzymał status najpierw świadka, a później na wniosek tutaj innej prokuratury do innej sprawy otrzymał status osoby pokrzywdzonej, proszę Państwa, tak, dokładnie tak to jest, ja będę więcej mówił na ten temat, jak nie za darmo można z przestępcę zrobić ofiarę pokrzywdzoną oraz jak to wszystko wygląda. Wracając do rzeczy, wracając do meritum, wracając do sedna sprawy odnośnie tego ubezwłasnowolnienia, tak jak wcześniej powiedziałem, tutaj sprawa trafiła do sądu w Lublinie i bardzo dobrze, także tutaj Rzecznik Praw Obywatelskich wykonał gigantyczną pracę. Dlaczego jeszcze o tym mówię wszystkim? Proszę Państwa, chodzi o cel edukacyjny, by pokazać, byście Państwo widzieli, jak to wygląda i jak nie należy zawsze ufać przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście nie wszystkim, ja tu zawsze podkreślam, nigdy nie uogólniam, ale niestety zdarzają się takie czarne owce noszące czarne togi, że po prostu dokonują przestępstw togowych. Tak jest moje zdanie, powstałe na przestrzeni wielu lat brania udziału między innymi w tych różnych wydarzeniach. Szanowni Państwo, czyli reasumując, moja sprawa o tego ubezwłasnowolnienia, dokładnie chodzi o zatkanie ust dziennikarzowi śledczemu, czyli mi Tadeuszowi Kasprzakowi, legalnemu dziennikarzowi, zarejestrowanemu dziennikarzowi, dziennikarz, który ja właśnie ujawniam od wielu lat powiązania mafii z niektórymi funkcjonariuszami publicznymi. Tutaj jeszcze jest taka szczególna sytuacja, że chodzi o znaczne zasoby finansowe, które zostały wprowadzone do obiegu pod tytułem takiego parabanku. Ja na razie nie będę więcej mówił na ten temat. Ja szczegółowe wyjaśnienia i wszelkie wiadomości związane z tym oraz zebrany materiał dowodowy przekażę CBA i tak to będzie dalej wyglądało. Szanowni Państwo, Suma summarum, sprawa trafiła do Lublina. Ja tutaj podam jeszcze taką informację, a jak coś mówię, to zawsze na tą okoliczność pokazuję materiał dowodowy. I proszę tutaj przeczytać na dole, Rzecznik Praw Obywatelskich pisze, że dnia 22 lutego 2023 roku fizycznie akta ze Szczecina zostały przekierowane do sądu w Lublinie. Teraz jest godzina poranna, jest godzina 8, jak robię to nagranie, które zostanie rozesłane po różnych mediach. Robię to nagranie, jest godzina 8, dokładnie 28 lutego 2023 roku i dokładnie przed chwilą, około 5-6 minut temu, dzwoniłem do tego sądu okręgowego w Lublinie, gdzie tutaj pani, która odebrała telefon ode mnie, najpierw zrobiła takie bardzo poważne dochodzenie. Jak ja się nazywam? Ja mówię, że nazywam się Tadeusz Kasprzak, powiedziałem, w jakiej sprawie dzwonię. No i tutaj pani miała problem z zapisaniem mojego nazwiska. Jak? Ja mówię Kasprzak, ale a jak to się pisze, że szy czy? Ja mówię nie, Kasprzak. No i suma summarum pani tutaj zapisanie mojego nazwiska zaczęło generować jakieś mega problemy. Widzę, że kobieta ma problemy z zapisaniem mego nazwiska, więc zaproponowałem przeliterowanie mego nazwiska. Oczywiście pani zadowolona, mówi to proszę przeliterować i mówię
P jak Paweł, A jak Anna i tak dalej, i tak dalej. Także taka fajna sytuacja tutaj powstała, ale w każdym razie dowiedziałem się, że ta sprawa jeszcze nie ma nadanej sygnatury. Nie ma nadanej sygnatury, czyli na dzień dzisiejszy, 28 lutego 2023 roku. Pani też była na tyle uprzejma, powiedziała, że nadanie sygnatury może nastąpić w każdej chwili, bo wiadomo, ta akta ze Szczecina też potrzebują na dojazd do Sądu Okręgowego w Lublinie. No i summa summarum, także że należy się dowiadywać, czyli już dzisiaj nie będę dzwonił, jutro, pojutrze zadzwonię po raz kolejny. Dlaczego? Proszę Państwa, sprawa obecna uwolnienie to jest bardzo poważny temat, to nie jest od tak, ale jest też paradoksalnie taką okazją do nadania biegu innym sprawom, między innymi chodzi tutaj o przejęcie korzyści majątkowych przez niektórych funkcjonariuszy publicznych, w których to przekazaniach brałem ja, Tadeusz Kasprzak, bezpośrednio udział. Jak to będzie wyglądało, o tym pierwszy się dowie CBA, oczywiście z wiadomych powodów, i tutaj funkcjonariusze CBA podejmą decyzję, czy należy nadać rozgłos tej sprawie tu i teraz, czy po prostu na razie jeszcze na ten temat nie mówić nic. Ja to mówię publicznie, mówię to świadomie, a na tą okoliczność już poczyniłem pewne kroki, między innymi upubliczniłem moje pismo do sądu karnego w Szczecinie, które jest dostępne w internecie, proszę Państwa, i gdzie wnioskuję o to, by sąd karny 6 Wydział w Szczecinie z racji pełnionej funkcji z urzędu powiadomił CBA na okoliczność moich posiadania informacji jawnych i niejawnych, bo nie jest tajemnicą, że od wielu lat działam też niejawnie. I tutaj na razie nie będę szczerze mówił dokładnie, o co chodzi. W każdym razie oficjalne pismo złożyłem i co? I okazało się, że cichosza jest jak na razie. No i w każdym razie akta sprawy trafiły do archiwum. Akta sprawy, w której znajduje się między innymi też, to trafiło do archiwum. Istotnym śladem w sprawie jest też to, że te akta były też w użytkowaniu tutaj prokuratury Szczecin Prawobrzeża. Na razie nie będę szczerze o tym mówił, bo to ma bardzo możliwe, że może mieć związek też z prowadzonymi innymi działaniami, ale by nie dawać tutaj atutu adwersarzom, także tyle na ten temat na dzień dzisiejszy. Szanowni Państwo, nigdy się nie poddajemy, nigdy się nie poddawajmy. Prawo, uczciwość, sprawiedliwość i czyste ręce muszą wygrać. To nie jest tak, że my żyjemy w jakiejś patologii społecznej kierowanych przez jakieś chore jednostki osobowe, które dokonują przestępstw między innymi też togowych z racji piastowanych funkcji służbowych. Proszę Państwa, trzeba położyć kres temu, że ofiary przestępstw muszą się bać, że ofiary przestępstw ponoszą bardzo, bardzo wielkie konsekwencje, tragedie życiowe, tylko dlatego, bo są jacyś cwaniaczkowie, są jakieś układy, są jakieś układziki powodujące to, że ofiary przestępstw są ofiarami, a przestępcy, o czym zresztą mówią wprost publicznie, tak, dokonaliśmy napadów, rozbojów, pobić, kradzieży i z dodatkiem, no i co? I się cieszą. A dlaczego tak jest? Oczywiście tak jest, że trzeba mieć układ, trzeba mieć znajomości, trzeba mieć poparcie wymiaru sprawiedliwości, bo proszę Państwa, tak to wygląda. Dlatego między innymi jest tutaj rola dziennikarzy śledczych taka, by nagłaśniać takie sytuacje. Szanowni Państwo, no ktoś by powiedział, no trzeba się martwić, że wpłynął kolejny wniosek o ubezwłasnowolnienie mnie. Ja się jakoś tak z tego śmieję. Dlaczego? Bo tak jak wcześniej powiedziałem, jeżeli otrzymam status tutaj odpowiedni między innymi świadka koronnego, proszę Państwa, wtedy ujawnię wszelkie swoje posiadane informacje, a na tyle już mnie znacie, że jeżeli mówię o jakichś informacjach, to też i na tą okoliczność materiały dowodowe. Proszę Państwa, ja w swoich wypowiedziach nieraz mówiłem, jak to na przestrzeni lat mojej działalności trzeba było ciastko zjeść, ale też i ciastko mieć. Także taka jest między innymi podwójna rola życia takiego czy innego. Zapraszam do oglądania, do subskrybowania kanałów Konsorcjum Medialnego Szpony Mafii Polska. Ja dla przypomnienia dodam, że w skład Konsorcjum Medialnego Szpony Mafii Polska wchodzą kanały takie jak Szpony Mafii TV. Kolejnym kanałem jest Szpony Mafii, Niezależne Dziennikarstwo Śledcze. Kolejnym kanałem jest Tadeusz Kasprzak, Niezależny Dziennikarz Śledczy, czyli mój autorski kanał. Oraz Kasta Szpony Mafii. Oraz inne kanały, które znajdziecie w kanałach poleconych na wspomnianych kanałach. Proszę Państwa, powiem tak.
Co mogę jeszcze takiego rąbka tajemnicy uchylić, takiego ważnego, istotnego się wydarzyło, między innymi nie dalej jak w dniu dzisiejszym otrzymałem informację, że sprawą mafii, powiązań oraz innych sytuacji z tym związanych są zainteresowane media zagraniczne i tutaj wielka chwała, bo okazuje się, że to, co się tutaj w Polsce czasami stara się zatuszować za wszelką cenę, nieważne jakim kosztem społecznym i wizerunkowym, to media zachodnie, między innymi media zachodnie oraz inne tutaj podmioty zachodnie, nie będę mówił nazwy z wiadomych powodów, to są zainteresowane i nie dalej jak w dniu dzisiejszym otrzymałem podziękowania i zachętę do dalszej pracy, do dalszej działalności dziennikarskiej. Ja jeszcze raz mówię, jestem legalnym dziennikarzem. Tak to prawda, to ja, Tadeusz Kaszczak, składałem na sali sądu zeznania obciążające między innymi na jednego z biegłych sądowych, o którym po prostu na dzień dzisiejszy ślad zaginął, ale to jest dopiero otwarcie puszki Pandory z tego względu, że moja wiedza oraz środowiska, w których byłem, osobiście zbierałem informacje, osobiście byłem to, ja to ten człowiek, który rozpoznawał środowiska, narażając nieraz własne życie i zdrowie, tylko po to, by zobaczyć, jak naprawdę jest w środowiskach takich czy innych. Szanowni Państwo, myślę, że będzie się bardzo wiele działo, między innymi też i z tym ubezwłasnowolnieniem, także śmieję się z tego, bo proszę Państwa, to pokazuje też i chyba jakąś taką słabość oraz tutaj z tego, co mówią pełnomocnicy mafii, oni się z tego cieszą, zresztą mówią na sali sądu, między innymi w Gorzowie Wielkopolskim 16 stycznia 2023 roku oraz na wcześniejszych tejże procesach, jakie to oni mają po prostu tutaj bliskie kontakty z prokuraturą Trzecim Prawobrzeże, jakie tu są działania podejmowane, no i oczywiście o co chodzi? Chodzi o to, by mnie za wszelką cenę wyeliminować z życia społecznego i za wszelką cenę, by mnie wyeliminować z życia dziennikarskiego, proszę Państwa. Jest konstytucja, jest artykuł 54, jest też między innymi podstawowa karta praw człowieka Unii Europejskiej oraz są inne takie przepisy jak artykuł 213 KK kodeksu karnego, który tutaj chroni takich, a jest między innymi też i prawo prasowe, które tutaj teoretycznie chroni takich ludzi jak ja, takich ludzi dziennikarzy, takich ludzi, takie osoby, takie persony, które nie boją się i ujawniają prawdziwe, podkreślam słowo, prawdziwe materiały dowodowe mające związek z przestępstwami, w tymi przestępstwami togowymi powiązanymi z mafią, tutaj dokładnie mówiąc, z mafią Zośna Lubuskiego. Szanowni Państwo, zapraszam do oglądania, zapraszam do subskrybowania, będzie się działo dużo, także myślę, że wkrótce będę więcej mówił na ten temat, a dziać się będzie dużo. Warto tego wysłuchać, warto trochę temu uwagi poświęcić z tego względu, że mówię, nikt Wam tak nie powie i nie przedstawi materiałów dowodowych jak między innymi dziennikarze śledczy, bo to my dziennikarze śledczy, niezależni dziennikarze śledczy jesteśmy tymi osobami, tymi personami, którzy po prostu narażają swoje własne życie i zdrowie, wchodzą w tak bardzo niebezpieczne środowiska i to my mamy odwagę mówić o tym, co się faktycznie dzieje. Myślę, że żadna telewizja taka czy inna nie pokaże Państwu z różnych powodów tego, co zobaczycie między innymi u niezależnych dziennikarzy śledczych. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Z wyrazami szacunku, Tadeusz Kaszczak. Do zobaczenia, cześć. I zapraszam na kanały konsorcjum medialnego Szpony Mafii Polska, ale i nie tylko. Do usłyszenia, do widzenia.